Ty orzesz, ty! Jak tu bieg zmienić? Szybko, jedynka. Jedynka, shifterem. Kurde, nie w tą stronę biegi! Siemaneczko, jestem Lucek, zapraszam was na kolejny odcinek z Forza Horizon 5 tryb Fortnite. Moi drodzy, czy jesteście gotowi? Zobaczcie, jaką mam dziwną kierownicę. Zobaczcie, jaki mam ciekawy samochód. Tutaj, w tym samochodzie jest okrągła kierownica. Ale wiecie co, ta kierownica, ja nie mam jej jak tutaj złapać, tak o, no nie? Więc wejdę sobie do opcji gry i szybko zmienię kąt skręcania. Bo co, ja będę chciał tylko tak obracać, no jak mam złapać później kierownicę, tak jak będę musiał szybko odbić. Ale tutaj możemy sobie w Fordzie ustawić ten kąt skręcania tak jak chcemy i ustawię sobie na 360 stopni. Moi drodzy, pamiętajcie, gdzie ja tutaj mam ten kąt skrętu? Nie ma tu tego? Dobra, coś tam sobie poustawiałem i chyba jest dobrze, tak jak powinno być na tej kierownicy, jako tako. Dam sobie radę. Słuchajcie, wpadnijcie na mojego Instagrama koniecznie, ostatnio wam wspomniałem o moim Instagramie. Ej, nagle przybyło 100 nowych osób, 100 nowych obserwujących. Byłem w szoku, dzięki wam wszystkim za takie gromkie przybycie. Jak na Instagrama to jest naprawdę bardzo dużo osób. Moi drodzy, dzisiaj ciśniemy sobie na tej kierownicy, na niej się jeździ trochę inaczej. To jest typ kierownicy, której nie powinno się w ogóle puszczać, wiesz, obracać w ten sposób. Biegi będę sobie zmieniał na łopatkach, tu mam taką wielką z tyłu łopatę, mogę wam nawet pokazać. Patrz, dziąbel. To jest jeden taki stały element i posłuchajcie, jak to głośno chodzi. Nie, w ogóle jakaś katastrofa. I lecimy sobie na bogato. Wygląda na to, że będziemy dzisiaj startować sobie w nocy, ale nie szkodzi. Lecimy eliminator. Słuchajcie, jest majówka w momencie, kiedy to nagrywam. Także spodziewam się, że będzie naprawdę dużo osób na eliminatorze. Może dużo nowicjuszy, może dużo takich właśnie niedzielnych graczy. Zobaczymy. Bo wiecie, w takie normalne dni, jak się gra, to są same takie hardkory. Widzieliście już nieraz, jakie taktyki stosowali, nie? Jak ten gościu, dalej nie mogę tego przewalać, jak jeden gościu mnie w audycji złapał i rozwalił mnie od razu tam przy festiwalu Horizon. Pamiętacie chyba, nie? Jeśli nie pamiętacie, to zobaczcie sobie taki jeden odcinek. Mega taktyka i dzisiaj też będziemy stosować różne taktyki. Może uda nam się zrobić jakąś taktykę na kleszcza. Chciałbym zrobić jedną taką taktykę na kleszcza udaną, żeby się udało w 100%. Byłoby naprawdę mega. Zobaczcie, jak to będzie śmiesznie wyglądać. Ja sobie będę w takim garbuchu. Zmiany biegów na łopatkach. Plus jeszcze taka kierownica jakby z Tesli, no nie? Kojarzycie tą Teslę, jak ona się nazywa? Tesla... Kurde, ej, zapomniałem, jak się nazywa to Tesla. Nie Proceed? Proceed to jest Kia. Czekaj, jak ona się nazywała? Ua, kurczę, taka wykokszona Tesla, co miała tam dużo mocy, ale wyglądała jeszcze jak w miarę normalny samochód. No patrz, zapomniałem. Jak wiecie, to koniecznie napiszcie w komentarzach. O, patrzcie, jakie tam fajerwerki z daleka fajne widać. Ekstra, jadę tam zobaczyć. Ej, fajnie to wygląda tak z góry. Widzę już na moim radarze. Ej, muszę sobie światło tutaj zgasić w moim studio, bo ciężko mi dojrzeć w nocy cokolwiek, wiecie. 250 km na godzinę w tym garbim? On zaraz koła pogubi, ziombel. Dobra, nieważne, zjeżdżamy, tu widzę, że po lewej jeszcze jakiś dropik był. W ogóle wszystko takie, mam wrażenie, na fioletowo tutaj jest w tą noc. Nie wiem, jakieś tak dziwnie. Ale nic, jesteśmy już przy pierwszym dropie, zaraz zobaczymy. Ej, jakoś tam nawet wykontrowałem tą kierownicę, jakieś sobie tam ustawienia do tej kierownicy porobiłem. Nie można było kąta skrętu ustawić, to jest dziwne w sumie. Zawsze myślałem, że na Xboxie można sobie to ustawić, to jakaś lipa. A jestem bardzo ciekawy, jak mi pójdzie na tej kierownicy w pojedynkach, no bo tak jeździć to jest sobie jakoś jeżdżę. Ostatnio grałem na tej kierownicy w Forzie Horizon 4, słuchajcie. Tak to sobie gram w jakieś tam gry GT3 albo coś takiego, takie bardziej symulatory. Ale w Fordze to przeważnie używam takiej okrągłej kierownicy, bo ją mogę sobie, wiesz, na wszystkie sposoby złapać. No to jest jednak trochę wyzwanie jeździć na tej kierownicy w Fordzie. No ale spróbuję, myślę, że będzie śmiesznie, jak będę sobie, wiesz, ręce obkręcał na wszystkie strony. Ty, wziąłem te... Ej, co powiecie na to?
To jest ta Audisa koksiarska. A co powiecie na to, jakbym ją zostawił do końca meczu? To jest drugi poziom. To jest ta Audisa RS6, co ja kiedyś nie mogę uwierzyć, że ona jest taka super szybka. Zobaczcie, jak ja po offroadach sobie cisnę 160 km na godzinę. Jak nie znajdę czegoś dużo lepszego, to zostaję przy tej Audisie na drugim poziomie i spróbuję nią wygrać tego mecza. Co wy na to? Jak to ciśnie, kurde? To powinien być co najmniej z piąty poziom. Ja tu kogoś doganiam. Czekaj, klakson mam tu. Pa, pa, pa. O kurde, rozwala się o te kamienie, on też się tu rozwalił, nie? Co mnie mógłby cofnąć, to by mnie teraz zniszczył. Rozwalił się dalej o te kamienie, tu jest strasznie. Dawaj, ziombel, jedziemy. Let's go, siódmy poziom. Dobra, Porsche Cayenne Turbo kontra moje Audi. Dobra, mam trochę przewagę teraz, tylko trzeba uważać, bo tu są te kamienie straszne, wiecie, o co chodzi. Tu są, już wszystko wystaje, wiesz, hopy są. O kurczę, mogę trochę na drogę zjechać, ale już nieważne, jedźmy, jedźmy. Patrz, no tutaj się trochę tak zmuliła, jakby może tam z górki jechałem, się wydawało, że ona taka szybka jest. Kajenka mnie goni tutaj, nie mam pojęcia, jak pojechać. Coś czuję, że za tym wzniesieniem będą skały. Dobra, udało się. O kurde, idzie dobrze, idzie dobrze. 190, słuchajcie, 108. O kurcze, ty ciśnie ta Audica, zobaczcie, ona jest nisko zawieszona. Kajenka jest dużo wyżej zawieszona, no nie? Chyba będziemy kończyć na górze i teraz mam dylemat, jak tu? Dobra, pojadę tym zjazdem. O kurde, tu będzie wielka hopa. Dobra, spróbujemy, Kajenka mnie tu już czuje, że wyprzedza. O nie, dawaj Audica, dawaj, kurcze, już ty, ajajaj. Jednak ta hopka była tutaj decydująca, jednak mnie tu chyba rozwali typo, jak myślicie? Ale jestem w szoku, ja miałem drugi poziom, ta Audica jest naprawdę bardzo szybka. Mógłbym nią, myślę, że skutecznie nawet i do końca meczu wytrwać, ale ten końcowy pojedynek, no to jednak tam kurde koksy grają. Ale 5 poziomów wyżej była Porsche Cayenne, no Porsche Cayenne też jest taka w miarę dobra, no nie? I tylko gdyby ten skok ostatni, to bym ją ograł, no tam lepszy miałem trochę start też, nie? Ale tak to w miarę równo się trzymaliśmy, tam ta Cayenne niewiele mnie doganiała. Ja tu widzę, że już wiem, dlaczego tutaj było tak fioletowo. Bo tu generalnie są jakieś takie fioletowe kwiatki gdzieś tutaj w tych obszarach takich dookoła tego toru wyścigowego, offroadowego. Tak to wygląda i może dlatego z wulkanu wydawało mi się, że wszędzie tu jest fioletowo, ale gdzieniegdzie na tych terenach tutaj dookoła pustynnych są właśnie te fioletowe kwiatki. I to wygląda, jakby to był jeden wielki taki drop. Ale trzeba przyznać, że tutaj zawsze są jakieś dropy. Bardzo dużo tu jest. I proszę bardzo, trafiłem Ariela Nomada. Chyba nie ma tu nikogo w okolicy, więc zaraz go zgarnę. Dobra, już mi się nie podoba ten samochód. Cholera! O, znowu mam tą Audicę, dobrze. Kurde, czy my... Dobra, zabieraj to. Ej, ta fura jest naprawdę dobra. Jezu. Zobaczcie, jak ładnie sobie radzi tutaj pod tą górkę. Naprawdę, to jest niezły wynik. Tutaj jedziemy prawie pionowo do góry. Audi Quattro, ziombel. Zoba na to. Ciekawe, czy podjedzie na sam szczyt wulkanu. Ej, no drugi poziom? Na drugim poziomie chyba nic nie podjedzie w takie miejsce. Zobaczcie, co robi ta Audisa, jestem na szczycie wulkanu. Mogę całą mapę stąd widzieć. O kurde, dojechało ty. Na sam szczyt wulkanu. Nieźle. Dobra, wypadałoby kogoś poszukać do jakiegoś pojedynku. Ty, ale w wodzie katastrofa. Tutaj jednak czuć ten drugi poziom. No niestety samochód jest nisko zawieszony, no nie? I on będzie na hopkach i na takich rzeczach dużo tracił. O kurde, coś mnie tu próbuje dogonić. I jedzie bardzo szybko. Co to tam? Ale coś chyba grubego, bo się nie boi. I tu mamy piąty poziom Maserati. Nie no, to na pewno będzie szybszy. Czekaj. Gościu do mnie jedzie. Zabieramy szybko. O kurde. Ej, on ma coś szybkiego, on ma na bank coś szybkiego. Dawaj, robimy to. O, sztyku, ej, ten sam poziom praktycznie. Dobra, ja mam wyższą prędkość maksymalną z wulkanu, będę lepiej leciał. Chyba, o ile się nie rozwalę. Dawaj, Maserati, orzesz ty. Jak ja mam teraz kierownicę złapać? Dawaj, Maserati, jedziemy. Okej, dobra, teraz powinno być dobrze. Byleby się szybko rozpędzić. Ja mam na pewno wyższą prędkość maksymalną i lepszą zdolność do niszczenia obiektów, więc on będzie tutaj sporo zwalniał na tych bezdrożach. Jedyne, co muszę uważać, to się z niczym mocno nie rozwali, czyli z jakimś głazem, czymkolwiek, hopką. Tu chyba pojedziemy, hop.
Okej, jeszcze nie wszystko zwrócone. Ej, kontrowanie na tej kierownicy to katastrofa. Już nie wspomnę, jakby miał driftować albo coś, daj spokój. Dlatego chyba nie wezmę tej jego fury, nawet jak wygram, tylko ulepszę sobie swoją. Mam nadzieję, że będę miał coś innego do wygrania. O, jest, udało się. Ej, dobrze, że zamieniłem to Audi, bo Audi by nie miało takiej prędkości maksymalnej jak te Maserati, no nie? Jedziemy od razu do następnego dropsa. O kurde, ale mam wybór. Dobra, nie wybieram nic, zostaję przy tym Maserati, bo ono jest stabilniejsze na tą kierownicę. Dziwne, nie? Dziwny wybór, ale wydaje mi się, że chyba nieźle zrobiłem, jak myślicie? Dobra. Jedziemy, ej, kontrowanie z tej góry, katastrofa, nie polecam. Nie polecam zdecydowanie. Dobra, ziom. Teraz tak, widzę, że jest tu sporo ziomeczków do ścigania. Zobaczymy, który będzie chciał pierwszy pójść na ruszt. O, widzę, że ktoś tam dropa zabiera, jedziemy do niego. Chyba wziął coś dobrego, nie? Bo coś tak razu się tam zgodzi na tego dropa. A co my tu mamy? Drugi poziom, Peugeot. Czekaj, on jest na dole, okej. Dawaj. Co to tam? Dzwonię do niego, ale nie odbiera! Halo! Odbierz ten telefon, ziom! Nie odbiera ode mnie i zajebisty jest ten klakson, trzeba przyznać. Czym on tam golfem jest, czymś niebieskim, nie? Czymś tam niebieskim jedzie. Chyba golf, nie wiem. A coś tam go dogania, więc chyba mam lepszą furę. Dzwonię i nie odbiera, dziad! Halo! Dobra, mam go. Możesz chodź tu, co to jest? I na pewno nie jest jakiś drugi poziom. A, ja wiem co to jest. I ktoś mnie goni jeszcze, o nie. Szybko, zjechaj tam tego. O, shit, ten gość z tyłu mnie wyzwał. Trackhawk. To są podobne samochody, jeśli chodzi o osiągi na wyskokach i tak dalej. A ten nie wiem, to jest chyba drugi poziom, nie? Tego gościa. Także dobrze, że mnie ten Trackhawk wyzwał. Będzie ciekawiej, nawet jeśli przegram. Dobra, Trackhawk, ej słuchajcie, on na wybojach podobnie jak ja, tak samo jak na taranowanie obiektów, więc jedynie co tu może wygrać, no to prędkość, niestety, patrz jak poleciał, niestety mój samochód z tym, no, wypada gorzej. O, on się też rozwalił, ale już wstał, o nie, dobra, jadę do końca, o shit, te kamienie są okropne, to jest najgorsze co może być w tej części mapy. Jedziemy, o 400 metrów, to już nie. O nie, wygrał to, ała. Oho, when the beat drop, co tam jedzie? Miniacz, dzwonił do mnie Pudzian, pytał się, czy jedziemy na wyścig. Chodź tutaj, ziombel, gdzie on tam się kręci? Co on tam robi? Dawaj na ręczny, pa. Ty, on ucieka. Niemożliwe, miniaczem? On ma tego takiego terenowego miniacza, co jedzie 150 km na godzinę, prędkość maksymalna. I rozpędza się w pół godziny tej prędkości. Ej, what's up, homie? Ale masz super furę, dawaj, jedziemy, robimy to. Czwarty poziom ma ten miniacz? Ja do tej pory jestem w szoku. Ile razy ja nim przerypałem, to jest... Ja nie potrafię do tylu liczyć, powiem wam, naprawdę. 3 km mamy do przejechania, zobaczmy. To na wprost lecimy, no nie? Ja tu nie muszę nic robić, puszczam kierownicę. Energy drink do łapy. I kurczę, tu się nic nie dzieje. Energy drink po to, żeby nie zasnąć, no nie? Jedynie jakbym się jakoś sromotnie chyba rozwalił, to wtedy coś by się stało. Ale ten miniacz został z tyłu tragiczny, nie bierzcie go, nigdy w życiu. Już lepiej tym chyba z pierwszego poziomu jechać, bo z pierwszego poziomu przegrać z gościem, który ma tam piąty poziom, to nie jest taki wstyd, jak przegrać, orzesz ty, czwartym poziomem z piątym, nie? Albo, o kurde ty, o nie, on mnie jeszcze porobi, o kurde, nie w tą stronę biegi, what? Dobra, gościu też się rozwali, ale się głupio łapie tą kierownicę. W normalnej okrągłej bym to jeszcze wykontrował. Ej, ale trochę się osrałem, no. Ja nie wiem, ej, słuchajcie, ja nie wiem, jak ktoś wpadnie w poślizg w tej nowej Tesli, to jak on ma wykontrować ten poślizg? Przecież to nie ma jak! O Boże, no nic, ja bym chyba nie chciał jeździć jakimś samochodem, powiem wam, taką Teslą. Chociaż jakby mi ktoś dał, włączyłbym autopilot, bym jechał, nie? Jasno, że tak, kurde. Co? Aha, gościu, okej, dobra, aha, bo ja wygrałem, myślałem, że ja po dropa jadę i zapomniałem, że się z nim ścigam.
Poważnie! Dobra, Exomotive bierzemy i tutaj widziałem, że ktoś w pobliżu dropa zgarnął. To jedziemy po niego od razu. Engaging. Tylko głupio, że ta mapka jest taka mała, no nie? Ja bym chciał, żeby była trochę większa, żeby było widać tych przeciwników gdzieś tam z oddali. Zobaczmy mapę. O kurde, wiecie co, ja nie wiem, w którą stronę będziemy jechać. Trzeba tu trochę uważać. Co ty masz, golfa? Gol, drugi poziom, chłopie! Ci zaraz mecz kończy, a ty dopiero golfa masz? Wracamy. Aż mi głupio, ja nie lubię takich niskich poziomów wyzywać na pojedynek, bo wiecie co, ej, to jest nudne ściganie się z takimi, nie? No ja się źle czuję z tym, ja mógłbym go nie wyzywać, ech. Zawsze robiliśmy tak w Fordzie, nie? Że o, widzę, że jakiś coś ma niski poziom, to jechaliśmy koło niego, machaliśmy mu przez szybkę i tyle, no ech. A tu jestem jakiś taki już zgorzkniały na starość, nie wiem. Ej, wiecie co, ja mam takie wrażenie, że ja dawno nie wygrałem. I chcę w końcu wygrać. Dobra, ej, bo nie ma żartów, jedźmy, bo jeszcze przegram z tym golfem. Będzie słabo. Ciśnie za mną ta golfina. Jak się gdzieś rozwalę, to ino po mnie. Ino, chłopi! Weź tam, puść tego gazu, że... Bo ja się boję o swoją męską dumę w tym momencie. Ten golfik tam cisnął. Dobra, chyba zrobiliśmy, co? Ekstra. Dobra, czy kogo tu mamy w pobliżu, bo atakujemy od razu. Chyba, że będę mógł ulepszyć jakoś bardzo tą furkę. Ona jest dobra, nie? Dobra jest ta fura, naprawdę. Cayenne Turbo. Przegrałem chyba z Cayenne'ką, to bierzemy. Przegrałem, ale ledwo co wygrałem tą Cayenne'ką wtedy. Pamiętacie, co z wulkanu zjeżdżałem? Damn. Oho, oho, oho. Oho, oho. Dobra, lecimy, lecimy, ziombelek. Co on zrobi, co on zrobi? Czy on zaraz zawróci przed strefą? Nie wiem, co on robi, ale jedziemy do niego. Który, ej, on ma coś szybkie. On ma tego Mercedesa kozackiego. Co on robi? Czemu on ucieka? Dawaj, ziombel, jedziemy, kurde, masz szybszą furę od mojej. Co on robi? O, ty, on ma jakiś, on ma chyba jakąś taktykę, nie wiem. Zaczynam go to podejrzewać. Jedź gdzieś tutaj w te. Orzesz ty, w drzewa walnąłem. Tu mamy następnego. To się tra... Ej, tamte... Ja bym chciał tamtego Mercedesa zniszczyć. To znaczy, wyzwać go na pojedynek, a czy zniszczyć, co się okaże, nie? On ma cały... Ten Mercedes całkiem niezły jest. Ej, oni... Nie, nie zabieraj mi go, to jest mój! To jest mój typo! Ej, niektórzy nie chcą się tak ścigać pod koniec meczu, nie? A właściwie to już koniec meczu jest. Zabrał mi go! Oho, 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 dawaj go, dawaj go! Dziesiąty poziom? Funko? Okej, okay, no dobra, mam szansę chyba. Okej, okay, mam szansę wygrać. Tym funkiem ciężko się jeździ, ale jak gościu gra na padzie, to będzie miał sporą przewagę, myślę. Ej, ten samochód jest bardzo wywrotny, nawet na padzie jak ktoś gra, ma szansę z nim wygrać. I nie wiem właśnie, czy może, nie wiem, zgarnąć ten samochód? Jeszcze nie wygrałem, nie? Ja już planuję, co zrobię z wygraną. Dobra, to trzeba uważać, trzeba zwolnić trochę. Gościu wziął to jakoś bokiem, no zajebiście. Ej, on, what? No nie. Ej, musi się gdzieś rozwalić, no to niemożliwe jest. Ty chyba się rozwalił, rozwalił się. Pa 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 pa. Rozwalił się typo. Ale trafi czy nie trafi? Oooo, shit. Nie wiem, chyba przegrałem, no. Chyba przegrałem. Ja to też jestem dobry, Kuba, nie? Już planuję, co tu zrobię z wygraną. A to kurczę, trzeba wygrać. Ja miałem siódmy poziom, on miał dziesiąty. Ale jechałem tym funko i dla mnie, powiem ci, to jest naprawdę trudna sprawa, żeby wygrać takim samochodem. On jest legendarnie trudny do opanowania, bardzo łatwo go wywrócić. I gościowi źle wróżyłem i faktycznie się rozwalił, nie? No ale to niestety mi nie pomogło, za bardzo tam chyba na namiotach zwolniłem. A on to wziął całkowicie bokiem, ładnie pojechał, trzeba przyznać, że doświadczony typo. Chyba będzie Garmi kontra Garmi! Chodź tu! Chodź tu, malutki! Mój ulubiony typ pojedynku. A gdzie on pojechał? W ogóle, co ty robisz, ziombel? My tu pojedynek mamy. Halo, to nie czas na dropy. Ojej, ej, hamowanie. Hamowa totalna. Kurczę, zobaczcie. Zobaczcie, jak się rozbestwiłem tutaj na tych odcinkach. Wcześniej, pamiętacie, w Forza Horizon 4 taki dobry Lucek. Tutaj nie wyzywam nikogo, kto ma wyższy poziom, jakieś zasady. Forza Horizon 5, Lucek, żadnych zasad. Kurde, jakieś samochody, jakieś glicze, eksploduje w powietrze. Co się dzieje z tym Luckiem, no nie? Lucek się zmienił, halo! Nic, ale jedziemy, jest Garbi kontra Garbi.
Tutaj jakieś dropsy są. Wiecie co? Tu się w ogóle zrespiłem koło tego stadionu niby. O, po Subaru można sobie wrócić. Koło tego takiego stadionu? Można tak nazwać? O, powiedzmy, że to stadion. Tam się zrespiłem, bo chciałem zobaczyć, jak tutaj z dropami jest. Zawsze gdzieś tam na krawędziach mapy się dropiłem, a tak jakoś się nauczyłem, nie? A teraz sobie tutaj przyszedłem zobaczyć, co tutaj jest, czego tu nie ma. Wydaje mi się, że trochę przyspieszyli ten tryb Fortnite, wiecie? Wcześniej nie było tak, właśnie trafiłem metę. Wcześniej nie było tak szybko. O Boże, ty, zaraz to przegram. Gościu jedzie tutaj. Dobra, zrobił to. Nie bierzemy samochodu, bo tu jest fokus. Ja pierniczę. Ej, rozwaliłem go kompletnie. Ale to dlatego, że ja jechałem w dobrą stronę, a on nie, nie? To jest najlepszy sposób na wygrywanie w tym trybie, no. Ech, no dobra. No trzeba wiedzieć, w którą stronę będzie jechany, czy nie. Dobra, tutaj nie mamy nic ciekawego. Czekamy na kolejnego ziomeczka. I mamy kolejnego. Gdzie mamy jechać? A to nie, to jest za słaby, białas taki. Ej, wracamy do tych moich zasad, no. Czy nie wyzywamy tam słabszego? Mocniejszego? Tak, ale słabszego nie. Ej, ale z drugiej strony, jak będę mocniejszego cały czas wyzywał, to będę często przegrywał, no nie ma co ukrywać. Tak? No nie jestem jakąś alfą i omegą i no... Jak ktoś ma szybszy samochód, to generalnie ma większe szanse. Ale emocje o ile lepsze. Dobra, coś tutaj mamy z lewej. Coś chyba nie za wolnego. Który to poziom? Ja mam piąty. Drugi to nie... Ohoho! Piorun? Piorun, dobra, piorunem jedziemy do celu. Dawaj, pierun. Porszawą, ej, ta Porszawa bardzo fajnie brzmi. I to piorun to może być jakiś Polak. Piorun 1, 2, 3, 3. Jedziemy, jedziemy. Ej, mam do was prośbę. Jeśli wygra, dodajcie go do znajomych albo wyślijcie mu wiadomość pozdrowienia od Luska czy coś takiego, okej? Okay? Pewnie się ucieszy, a może nie, może mnie nie lubi, nie wiem. Dobra, ej, bo na razie jedzie bardzo dobrze. Wyjechałem za nim na te hopki, niezbyt dobrze, ale mam chyba szybszy samochód, więc no, lepiej nie przegrać tego. Okej. Między drzewa, super. O, to przeleciał! Au, au, au! Niedobrze. Niedobrze, nie, ja nie chcę znowu do lobby! Piorun, zlituj się! Uderz też w jakieś drzewo czy coś! O nie, fokus mi nie pomoże. 600 metrów, co? Jak to mi... Gdzieś dopiero było 3 km! O nie! Dobra, pojechał przez las. Mam szansę. To dżungla jest. Nie mam szans, on już... On przejechał to jakby nigdy nic. Nie w drzewo! Nie, pokonał mnie. Pamiętajcie, żeby mu napisać wiadomości. Oh shit, 9. poziom kontra 1. Dziękuję za wyzwanie na ten pojedynek. Ej, trzeba przyznać, że ten gościu w poprzednim piorun bardzo ładnie pojechał tą Porszawą, nie? Zobacz, kurde, prepare to be eliminated. 9. kontra 1. Gościu, gdzie twój honor? Gdzie twój honor? Takiego słabeusza pokonywać, ech! Ale by była beczka, jakbym go pokonał. Ile mam do celu? 2400? Nie, no ciężko będzie, ciężko! Ale spróbuję, pojadę kawałek drogą. Ach, co za ludzie, ach! Czuję się, jakbym grał z graczami GTA, oni tam są. Latają tymi opresorami, tam wiesz, rzucają tymi rakietkami na lewo i prawo i czują się tacy mocni, nie? Arr. No trudno, musimy to przeboleć. Czasami trzeba przegrać, czasami trzeba dać przegrać w życiu, żeby potem dwa razy wygrać, no. Trzeba też potrafić przegrywać, ja potrafię przegrywać. Czasami, nie tym razem, boli mnie jak ciul. Ale tu w mieście ładnie wyskoczyło. RS7? Ej, ja bardzo rzadko tym samochodem jeździłem w tym trybie. A powiem, że chyba ani razu. Trzeba sprawdzić, jak sobie ten samochód poradzi, nie? Ny, a kto tu jest? A kto tu jest? Coś fajnego, proszę. Czwarty, szósty, dobra, może być. Gdzie on jest? No chodź, Audi RS7 mam. No dobra, czwarty... No dawaj, jedziemy, kurde. Masz X5M. Damy radę, no. Nie będzie tak źle. Jestem ciekawy tej audicy. Parę dużych skoków nią zrobiłem. Ej, powiem, całkiem ładnie. Całkiem ładnie ulądowała. Całkiem spoko samochód jest. Wydaje się, no raczej nie jest to samochód offroadowy, ale powiem wam, całkiem nieźle to leciało przez ten offroadzik. No, tam jak zjeżdżałem z tego miasta, z tej górki takiej.
Tam gdzieś jakąś hopę zrobiłem, pyk, lądowanie, ty nawet jakoś tak miękko? Jak nie Audi? Dobra, przez drzewa trzeba spokojnie. Bo ja już dzisiaj nauczyłem, że to nie ma co się śpieszyć, nie? O, właśnie BMW się o tym przekonało. Tragedia jest, jak się w coś uderzy. Straszny ból, no nie? Masz wrażenie, jakbyś sobie faktycznie te ręce złamał. Pyk, pyk, pyk. Ej, wiecie co? My sobie tutaj tak skaczemy w tej Forzie i tymi samochodami i tym wszystkim, no nie? W rzeczywistości ostatnio gościu skoczył Fordem Raptorem przez taką hopkę, nie wiem ile metrów do góry, ale jak wylądował, to złamał sobie kręgosłup. Ej, i teraz ja sobie przypominam te obrazki z rajdów różnych. Możesz ty, kurde, what? Ej, przypominam sobie te wszystkie obrazki z rajdów wyścigowych, no z rajdów po prostu. Szutrowych, nie szutro... O, 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 o! Dobra, bo łapka tu jest, cofaj, że... Nie, i ej, tam skaczą kilka metrów nad ziemią. Co? Ej, oni mają jakieś uszczerbki na zdrowie, jeśli chodzi o te plecy, o kręgosłupy, czy jak? Ci kierowcy rajdowi, trzeba byłoby się dowiedzieć, nie? Zapytać na przykład takiego Krzysztofa Hołowczyca, jak to wygląda, jak to u niego działa? Działało. Dobra, Ferrari, nie, no musimy zmienić, bo jest szybsze. Ale ten samochód, o nie, ten samochód ma napęd na tył. A wiecie co, tutaj na tej kierownicy bardzo ciężko się kontroluje cokolwiek. Nawet samochód z napędem na 4 koła. A nie wiem, jak sobie poradzę, ale prędkość, więcej prędkości. O ne, co my tu mamy? Coś czerwonego, o ten, szósty poziom, dobra, szósty kontra siódmy jest dobrze. Czekaj, bo tutaj ktoś się też ścigać. A, ziomeczku, chodź, ach, mam cię. Dobra, w którą stronę jedziemy? Bo ja nie spojrzałem nawet na mapę, co i jak. Dobra, musimy jechać przez te głazy. O kurde, ty, to będzie na wulkanie gdzieś tam. Na tych takich serpentynach będzie końcowa. O nie, nie. Okej. Wylądowałem to. Tutaj trzeba, wiecie co, wyczuć mniej więcej w Forzie i podczas lotu skręcić w odpowiednią stronę tymi kołami, a nigdy nie wiesz jak. Taka jest ta Hordza, no. Nie ma tutaj kompletnie wyczucia. O, dobra, gaz, piąteczka. Liczymy na ten moment obrotowy. Okej. Jest, udało się, póki co jest okej. Znaczy jedziemy na równo, jadę z tamtym gościem. Shit, dobra, dawaj, jak tu bieg zmienić, szybko jedynka shifterem, dwójka shifterem. Na opadkach ciężko zgadnąć, jak to jest obrócone, no nie? O nie. A gościu pewnie ładnie zwolnił sobie przed tymi drzewami i dobrze zrobił. Kurde, strasznie jest na tej kierce. O, masakra. Są takie problemy, których na padzie nigdy byś nie miał. Ała. Nie gram już chyba na tej kierce. Kurczę, dupcze to. Masakra. Odkręcam tego gnoja. Boże. O, to jest to. To jest eleganckie. Ale cudownie. Jezu. Ej, tak jakby ci ktoś trzecią rękę nagle doczepił. Albo inaczej, drugą. A? Bo tak z tamtej kierownicy, na twojej kierownicy czułem się, jakbym jechał mając dwie ręce, jedną rękę, naprawdę. A tutaj elegancko mogę złapać, tak, srak. Piękna sprawa, o Jezu. Ale wiecie co, tamta kierownica jest też bardzo dobra i byłaby nawet tutaj dobra, gdybym mógł sobie kąt skrętu zmienić w grze. A tam ustawiłem tylko saturację sterowania, wobec czego no, to sterowanie było takie bardziej agresywne, ale to jest, to jeszcze nie to. I ciężko, bardzo ciężko było mi kontrować, odpowiednio jakby zrozumieć w ogóle, co się dzieje w tej grze, no nie? Oho, kilka ludzi po jeden drop jedzie, zabieramy. Nie. Zabrałem! Jest! Dobra, ci się wyzwali na pojedynek, dobrze zrobili. Bam! Boże, ale hamuwa ze mnie. O nie, gościu będzie się 3 godziny teraz rozpędzał. O, tu mamy następnego typa. Ja mam czwarty poziom już, kurde. A w ogóle ten Lancer jest całkiem niezły, tak. Ostatnio go sprawdzałem i kurde. Koza kura, dobra. Co my tu mamy? To jest ten biały, nie? Nie, to jego to nie, za słaby. Coś mocniejszego. Zmieniłem kierownicę. Wypadałoby kogoś fajnego wyzwać na pojedynka, nie? A nie takich słabiaków. Dobra, kto tu jeszcze w okolicy jest? Redukcja 4. Co my tu mamy? Kto tutaj się tak ukrył?
tych gałęziach. Tutaj ten mały, dobra. Nie, no to wszyscy teraz słabi mi się z kolei trafiają. Wcześniej sami całkiem nieźli, no nie? A teraz, kurczę, nikogo nie ma do ścigania. O, tu będę miał dobrego rywala. Właśnie gościu zgarnął dropik. Czekamy na niego, czekamy, jak wygląda mapa. O, okej, dobra, będziemy gdzieś... Czekaj, jedzie. Co on? Zabrał... Ej, co jest? On zabrał dropa? Ale nie zabrał. Jak tak można? Dobra, tu będzie miał trzeci poziom, trzeci kontra czwarty, ale ten samochód jest słaby, on prawie nie jedzie. Dobra, jak mnie wyzwie na pojedynek, to pojadę z nim, ale jak nie, to oleję to. Nie, gościu ucieka, dobra, nie, nie! O, robimy, czwarty poziom kontra czwarty będzie. Zobaczmy, gdzie jesteśmy, o kurczę, to będzie fajny pojedynek. To będzie fajny pojedynek, dawaj Grizzly, gdzie on jest? Pojechał tam, ale pewnie się tu zaraz pojawi. O, ja już znam tą Fordzę, Dawaj go! BMW, ej no, dobry samochód, dobra ma tą BMW, nie? Nie wiem, czy nawet nie jest lepsza od mojego samochodu. Ktoś nas tu dogania z bardzo dużą prędkością. Ariela Nomada bierze, okej, ciekawe. Okej, schowam się za tym budynkiem. Nie, teraz łapka, kurde, źle kiknąłem. Cholera. Dawaj. No kurde, nie! Ja wyzywam cię na pojedynek! Co jest? Nie działają mi wyzywanie! O, dobra, zadziałało! Kurde, i po jakim czasie? Jezu, jakie lagi! Gaz. No i ciekawe, jak to będzie lepsze. Mi się wydaje, że mój samochód jest szybszy od tamtego, bo tamten jest taki, wiesz, on tylko udaje szybkiego. No. Ej, dobra, jedzie, patrz. Ciśnie. 1,5 kilometra, o kurde. Zaczynam się pocić, bo ciśnie całkiem ładnie. Pyk. O, ale rozwala fajnie te wszystkie te rzeczy. Dobra, jadę mostkiem, nie skaczę tutaj. O nie, jednak skaczę. Dobra, nieważne. O, fucking shit, a on ze mną wygra zaraz. Niemożliwe, no kurde, zmieniłem kierownicę, powinienem wygrywać teraz, co jest? Rozwal się o ten biały domek czy coś, nie wiem. Ej, kurde, co za mecz? Ała! Kurczę, miałem zmienić kierownicę. Ja czepiam tę kierownicę. One, te kierownice coś nie działają. Idę w ciul, niech... Brakuje mi słów już. Nic mi dzisiaj nie wyszło, nic nie poszło po mojej myśli dzisiaj. Trzymajcie się, na razie, cześć.